że może z kolejnym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Szybciutko, kto ma jeszcze jakąś propozycję? 704 304 304 to numer telefonu, który błyskawicznie wybieracie i zabieracie pieniądze. Karp śledzie, oczywiście bardzo dobre odpowiedzi, a teraz czekam na kolejnego gracza. No i może z kolejnym telefonem się uda. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? Chyba mało osób, no ale wcale wam się nie dziwię, spędzacie czas z rodziną, jeszcze może staracie się zrobić jakieś upominki komuś. No właśnie, my jesteśmy tacy niedobrzy, panie reżyserze. Ale ja miałam dobre intencje. Chciałam na przykład wczoraj pojechać do rodziców i im pomóc, ale mama powiedziała, że nie. Dzień dobry, halo? Barszcz czerwony. Barszcz czerwony, piąteczka, oczywiście, 40 zł do pani wędruje, bardzo się cieszę i bardzo pani gratuluję. Barszcz czerwony, musi być. Ja zamiast z barszczu zrobiłam coś do barszczu. Wierzę, że może ktoś przygotuje barszcz. No tak trzeba się jakoś tym wszystkim dzielić, prawda? Takie uszka z takimi serkiem i ze szpinakiem mam. Dobra. A, barszcz D. Panie reżyserze, barszcz. Barszcz czerwony. Kochani, barszcz czerwony też na naszej tablicy się znalazł. I co jeszcze uda nam się znaleźć? No? Czy coś jeszcze macie na swoim stole? Zobaczcie, jak nie kombinujecie. Zobaczcie, jakie proste hasła są. Naprawdę proste. Nie możecie mi powiedzieć, że jest coś trudnego. Jest karp, śledzie, barszcz czerwony. Jak nie kombinujecie, błyskawicznie traficie do studia, rozwiązujemy zagadkę, a wy wygrywacie. Właśnie o takie propozycje mi chodzi. No, musimy tutaj, ja z chęcią bym wam wszystkim dała dzisiaj prezenty, no ale niestety mam ograniczenie w postaci budżetu i muszę być też trochę sprawiedliwa. Więc nie mogę dawać wszystkim pieniędzy, ale mogę osobom, które nie będą kombinować i wybiorą szybciutko do mnie numer. Czy jest jeszcze ktoś, kto znalazł coś jeszcze innego na wigilijnym stole? 704 304 304. Kto jest jeszcze przed telewizorem? Kto ogląda program? Może dzisiaj tak jak ja zaczynacie wigilię troszeczkę później i w związku z tym jeszcze możecie spokojnie powalczyć o wygraną. Wykorzystajcie to, że większość osób jednak jest zajętych o tej godzinie. Co jeszcze uda nam się znaleźć? Przypominam, że to nie muszą być koniecznie potrawy. Ja powiedziałam, że większość naszych haseł w kopertach to potrawy. No, odpada nam jeszcze kutia i pierogi, prawda? To co uda się jeszcze znaleźć? Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Jakaś propozycja, jakakolwiek, kochani? 704 304 304 to numer telefonu, który szybciutko wybieracie i zabieracie 40 zł. Kto powalczy? Karp, śledzie, barszcz czerwony i co jeszcze? Kto jeszcze coś znalazł? No, szybciutko. 704, 304, 304. Czy jest jedna osoba przed telewizorem, która znalazła coś jeszcze? Kochani, mam jeszcze 3 koperty i nasza zagadka rozgrzewkowa się zakończy. Więc ja na waszym miejscu nie czekałabym, tylko błyskawicznie bym wzięła telefon komórkowy bądź stacjonarny i szybciutko bym wybierała numer telefonu do studia, tak aby jak najszybciej trafić tutaj do mnie i zabrać pieniądze. Kolejna zagadka będzie na pewno trudniejsza. To wam od razu mówię, żebyście później nie mieli do mnie pretensji, że Mikołajka nie chciała dawać pieniędzy, bo dała tak trudną zagadkę, że nie był w stanie nikt jej rozwiązać. Bardzo łatwa zagadka obok mnie. Wykorzystajcie ten czas. Wykorzystajcie tę chwilkę i szybciutko się zgłoście. Proponuję 40 zł, tylko musicie mi powiedzieć, co jeszcze na tym wigilijnym stole może się znaleźć. Halo, nareszcie, dzień dobry. Dzień dobry, może opłatek? No pewnie, że tak, pewnie, że opłatek, panie reżyserze, czwóreczka. Opłatek, no musi być opłatek. Prawie zepsułam, panie reżyserze. Dobra, kochani, opłatek, oczywiście opłatek musi być. Bardzo panu gratuluję. No i kochani, zapisuję opłatek. Widzi reżyser, jak zepsułam? Proszę o tablicę dzisiaj. Opłatek.
Dlaczego ja rysuję uśmieszki i nie widać oczek? No, kochani, karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. Ja się czuję troszeczkę jak w szkole. Przyłączcie się do naszej zabawy. Mamy jeszcze dwa hasła. Przed chwilką pan do mnie do studia trafił, wygrał 40 zł. Pan już trafił po raz drugi, jeżeli się nie mylę. Za pierwszym razem się nie udało, ale pan się nie poddał. Jest pan cierpliwy, konsekwentny, wybiera pan numer i właśnie o to chodzi. I jeżeli pan oczywiście ma jeszcze jakiś pomysł, jeszcze jakąś propozycję, to zapraszam do studia. Nie wydaje mi się, aby pan miał dzisiaj dużą konkurencję. Wydaje mi się, że większość osób jednak jest zajętych. Kochani, czy jest jeszcze ktoś? Ktoś, kto chce jeszcze powalczyć o pieniądze? 40 zł proponuję za hasło z koperty. Mam dwie koperty, a w tych kopertach są ukryte hasła. Dokładnie to, co może być na wigilijnym stole. Czy macie jeszcze jakiś pomysł? Udało wam się coś jeszcze znaleźć? No, szybciutko. 704, 304, 304. No, co jeszcze może być? Macie jeszcze jakiś pomysł? Karp. No musi być karp. Śledzie. Chociaż muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o karpie i śledzie, to są tak specyficzne potrawy. Ja akurat nie przepadam ani za karpiem, ani za śledziami. Chociaż śledzie chyba są w takim jeszcze... nie, takie... co to jest za sos taki biały? Majonezowy? To one są dobre. Śmietanie. No, ale nie wiem, czy... Nie, nie śmietanie. Czekaj. No właśnie nie wiem, kochani, bo ja raczej ani karpia, ani śledzi nie robię. Opłatek, no oczywiście musi być, ale opłatek raczej się po prostu, jakby to powiedzieć, kupuje. Czy dostaje, prawda? Barszcz czerwony, no to oczywiście jest do zrobienia. I ja bardzo, bardzo lubię. A co jeszcze możemy znaleźć? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Kapusta z grzybami. Kapusty z grzybami niestety nie ma, ale jest to dobry pomysł. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Kochani, nie kapusta z grzybami, ale kapusta oczywiście na naszym stole jest. No jest to takie danie, które... No, ale wam powiedziałam, kochani, że 12 potraw musi być na naszym stole, a mamy tutaj tylko 6 kopert, więc na pewno jakieś hasło nie znajdzie się w naszej kopercie. Zostały mi dwie koperty, które z przyjemnością bym otworzyła, tylko musicie jeszcze wpaść na te hasła, o których pomyślał reżyser przed programem. Co jeszcze uda nam się znaleźć? Czy udało wam się na coś jeszcze wpaść? 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać. No i proponuję 40 zł. Jest telefon. Halo, halo? Halo, słucham. Dzień dobry. Co ma pan na wigilijnym stole? Opłatek. Proszę zobaczyć, no był już opłatek. No jej, kochani, wybieracie numer, nie oglądacie programu albo nie patrzycie na tablicę. Ja to właśnie dla was zapisuję, tak abyście nie mylili się. A dzisiaj niestety, no już były dwie pomyłki. Dwa razy opłatek usłyszałam, dwa razy jeszcze jakieś danie. Kochani, bardzo proszę, abyście słuchali tego, co mówią inni. Ja wiem, że dzisiaj jest to dosyć trudne, bo wszyscy jesteśmy zajęci, jeszcze coś robimy w międzyczasie. Dobra, słuchajcie, ja zapłacę, ponieważ zostały nam dwie koperty, chcę was jakoś zmobilizować, 50 zł. No, tak, żeby była równa kwota, proponuję 50 zł. I kto teraz do mnie do studia trafi? Karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony i co jeszcze? 704, 304, 304. Co jeszcze uda wam się znaleźć? Na wigilijnym stole. Karp, śledzie, opłatek i barszcz czerwony. No i zostały nam koperty. Koperta z numerem 6 i koperta z numerem 1. No, co tam może być? Kto na coś jeszcze wpadł? Ciężko się szuka. Muszę wam powiedzieć, że ja już zgłodniałam przez to wszystko. Ale to tak zawsze jest, że przez cały dzień nic nie jemy, bo wszystko jest już przygotowane. Wszystko jest w lodówce spakowane już do podania na stół.
No i raczej nie podjadamy sobie nic, przygotowując te potrawy, więc no wieczorem zjedlibyśmy wszystko najchętniej naraz. Okazuje się, że już tak wcale nie jesteśmy głodni, kiedy siadamy do tego stołu. Albo jesteśmy strasznie i zjadamy wszystko naraz, co też nie jest dobre. Kto tu trafi? 50 zł do zabrania, karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. No, kochani, szybciutko. Kto tu trafi? No, kochani, na naszej plaży też można wygrać pieniądze, też można dostać prezent. Prezenty dzisiaj rozdaję ja i nie mogę się doczekać, bo... O właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. I co pan znalazł? Pierogi. Były już pierogi. Trzecia pomyłka w dzisiejszym programie. Nie ma w kopercie pierogów, kochani. Tutaj trzeba jeszcze słuchać siebie nawzajem, niekoniecznie mnie. Ja zapisuję tylko odpowiedzi, które były w kopertach, za które już zapłaciłam. Ale szukamy czegoś jeszcze. Kochani, jeszcze mamy dwie możliwości, ale pierogi to na pewno nie będą. Kapusta z grzybami też odpada. To co jeszcze może być? Co jeszcze uda nam się znaleźć? Kto ma jeszcze jakąś propozycję, jakiś pomysł? Masz pomysł? Szybciutko wybierz numer, nie czekaj, podaj mi swoją propozycję i zabierz pieniądze. Proponuję 50 zł za rozwiązanie tej zagadki. No i jeżeli jest jedna osoba, która chciałaby wygrać te pieniądze, to niech się do mnie zgłosi. Niech szybciutko wybierze numer, niech mi poda swoje hasło, a ja płacę 50 zł. Dużo osób dzisiaj do mnie trafiło, raczej problemu z trafieniem do studia nie ma. A jest kolejna osoba, dzień dobry. I co pan znalazł? Kutia. Była już trzy razy. Bardzo panu dziękuję za jeszcze czwartą odpowiedź, taką samą. Kochani, napiszę tak, zobaczcie. Nie mam innego markera, nie. Zobaczcie, napiszę tak. Kutia, pierogi. I co tam jeszcze było? Kapusta. Tak? Kapusta. Kutia, pierogi, kapusta. Szkoda, że nie mam czerwonego markera. Ale dzisiaj nie wszystko musi być czerwone. No dobrze, teraz mam nadzieję, że już nie będzie żadnych pomyłek. Kutia, pierogi, kapusta, nie? Był karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. Jak najbardziej te odpowiedzi są prawidłowe. Za nie już zapłaciłam. Kogo teraz z was usłyszę? Czy jest jeszcze jedna osoba, która ma jakiś pomysł, jakąś propozycję? Niech szybciutko się do mnie zgłosi. Czy możemy się tak umówić? 704-304-304 to numer telefonu, który błyskawicznie wybieracie i zabieracie pieniądze. Proponuję 50 zł. Kto tu trafi? Dwie koperty jeszcze nieotwarte są na naszej tablicy. Chciałabym je otworzyć. Za każdą z kopert płacę 50 zł. Kto tu trafi? Kochani, 704-304-304. Karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony, kutia, pierogi, kapusta. I co jeszcze? Słuchajcie, na pewno jeszcze coś jest na tym wigilijnym stole. Ja wiem, że wy teraz nie możecie z tego stołu wyjść, bo pewnie macie tyle pysznych potraw, że nie chce wam się po prostu wstawać po telefon. A też, no, dosyć nowoczesny model i chyba niezbyt prawidłowy to kiedy leży ten telefon na stole. Halo, dzień dobry. Może zupa grzybowa? Zupa grzybowa. Niestety nie.
Nie o to chodzi. Zapiszę jeszcze tą zupę grzybową. Zupa grzybowa też nie. To w takim razie co? Co na wigilijnym stole musi być, kochani? Musi, podkreślam, musi. Zupa grzybowa, muszę wam powiedzieć, kochani, że ja za grzybami w ogóle nie przypadam. Nie lubię. Nie wszystko to są potrawy, a jeżeli nie wszystko to są potrawy, to znaczy, że w jednej kopercie mamy coś, co jest potrawą, a w innej coś, co potrawą nie jest. No jak zerkniecie tutaj na prawidłowe hasła, to wszystko się zgadza, prawda? Mam nadzieję, że was troszeczkę jakoś naprowadziłam. No i kogo z was usłyszę? Czy jest jeszcze ktoś przygotowany? Ja wiem, że dzisiaj nie ma wielu osób przed telewizorem, ale może w związku z tym ty spróbujesz, właśnie ty. Może pierwszy raz w ogóle wybierzesz numer w naszym programie, trafisz tutaj, zabierzesz pieniądze i wtedy będziesz wiedział, że to nie jest naprawdę skomplikowane. Kto powalczy, kochani? 50 zł do zabrania, szukamy czegoś na wigilijnym stole. Widzę, że pomysły się powoli kończą, że ciężko jest nam coś jeszcze znaleźć. Co, kochani, co jeszcze lubicie jeść? Co jest na wigilijnym stole? Co jest na każdym wigilijnym stole? No? Teraz, czy jest jeszcze jedna osoba? Szybciutko, potrzebuję usłyszeć dwa telefony, kończymy zagadkę, przechodzimy do zagadki trudniejszej i będą większe pieniądze. Kogo z was usłyszę? A ktoś z państwa, kto już do mnie do studia trafił, no może ktoś jeszcze coś znalazł? Halo, dzień dobry. A może kluski z makiem? Jeszcze raz? Kluski z makiem. No nie. Kluski z makiem? Nie wiem, no. Kluski z makiem. Nie ma tego w kopercie. Ja nigdy chyba nie jadłam. Jeżeli pani by miała ochotę coś dla mnie takiego zrobić, to ja z przyjemnością spróbuję. Zapisuję. No dziwne, no. Ale może ja też tak nie gotuję wszystkiego. Kluski z makiem, zupa grzybowa, kutia, pierogi, kapusta, karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. I co jeszcze może być, kochani? Co jeszcze uda nam się znaleźć? Kluski z makiem. No niesamowite. Zrobię w przyszłym roku. To musi być dobre. Ciekawe, co tam jeszcze się dodaje. Ja muszę wam, kochani, powiedzieć, że zrobiłam taką sałatkę, na którą przepis mi dała moja koleżanka, ale nie miałam jednego składnika. No i tak ją spróbowałam i mówię, kurczę, tak coś nie smakuje mi to za bardzo. Bardzo dziwna. Mogłabym wam podać... ale to może później wam podam przepis. Albo jak ktoś będzie chciał ją kiedyś zrobić, to niech do mnie napisze, to dam przepis. No i później usłyszałam, wiesz co, Monia, dlaczego to tak nie smakuje? No bo chyba musisz jednak trzymać się przepisu. No i pobiegłam do sklepu, kupiłam to, czego brakowało. Domieszałam. Zobaczymy dzisiaj, czy będzie smakować rodzince, ale mnie smakuje. Muszę wam powiedzieć, że czasem ten jeden drobny składnik, ten taki smak, to w ogóle zmienia potrawę, naprawdę. Skąd reżyser wie, że już bym chciała ją zjeść? Karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. Jak najbardziej. Co jeszcze? Równie dobre hasła. Dwa hasła i kończymy zagadkę. 50 zł za hasło. Kochani, kto trafi do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem? Co może się jeszcze na wigilijnym stole znaleźć? Czy masz jeszcze jakiś pomysł? Udało ci się coś jeszcze znaleźć? Szybciutko, wybierzcie numer, trafcie do mnie do studia i zabierzcie pieniądze. Mam dla was 50 zł za jedno hasło. Poszukajcie i podajcie mi odpowiedź. Halo, halo, dzień dobry. No, dzień dobry. Witam pana ponownie. Co pan jeszcze znalazł? Może obrus? No i obrus. No musi być na wigilijnym stole. Oczywiście, że musi być. Ale nie obrus. No tak, tutaj powiedziałam, że potrawy, ale no, no i pan w ten sposób. No o obrus mi niestety nie chodzi. Nie obrus. Skoro nie obrus. Może zostawmy wszystkie talerze, sztućce, obrusy, szklanki, dobrze?
Halo, halo, dzień dobry. No i nie usłyszałam odpowiedzi. Ktoś się rozłączył, kochani? Reżyser mówi, że bardzo proste hasła w kopercie. Ja muszę wam, kochani, powiedzieć, że wierzę reżyserowi, ale do końca nie wiem, co tam reżyser ukrył, więc też mi ciężko wam jakoś podpowiedzieć. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No i co pan znalazł? Siano. Siano? Panie reżyserze? Nie, siano nie. Skoro siano nie... Mhm. No tak, rzeczywiście. Mogłoby być siano. No proste hasła, kochani. Co musi być na naszym wigilijnym stole? Co zawsze jest? Zastanówcie się nad tradycją, naszą tradycją. I może ktoś skojarzy. Halo, halo? Słucham. Dzień dobry. Co pan znalazł? Chleb. Chleb, no mógłby być chleb. Oczywiście, że chleb pasuje, ale nie chleb. Skoro nie chleb, to co? Co może być jeszcze w kopercie? Czy uda nam się coś jeszcze odszukać? Kochani, jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, szybciutko wybierajcie numer. Co musi być na wigilijnym stole? No, szybciutko. Jeżeli udało wam się coś jeszcze odszukać. Dobra, a dla gościa? Co musi być dla gościa? Może w ten sposób. Ja mówiłam, że tak, jedno z haseł ukrytych w kopercie to jest potrawa, a drugie niekoniecznie. Więc może teraz ktoś skojarzy? No zawsze musi być gotowe na Wigilię. Karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. I co jeszcze? Czy masz jeszcze jakiś pomysł? Szybciutko wybierz numer 704-304-304 i podaj mi swoje hasło. Czy ktoś coś jeszcze znalazł? Szybciutko. Na wigilijnym stole. Czy ktoś coś jeszcze znalazł? Czy ktoś skojarzył? Karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. I co jeszcze? No szybciutko, jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, nie czekaj, szybciutko wybierz numer, podaj mi odpowiedź i zabierz pieniądze. Mam dla ciebie 50 zł. Kto ma pomysł? Jest telefon. Dzień dobry. Bigos. Bigos. No nie, Bigos nie. Chociaż pewnie, że tak. No musi być na wigilijnym stole, ale nie ma go dzisiaj w naszej kopercie, także jeszcze nie mogę panu zapłacić, skoro nie Bigos. Może zapiszę, że ten Bigos, bo to jest takie danie bardzo... Bigos. Chleb. To mi pan podał. Co jeszcze, kochani? Macie jeszcze jakiś pomysł? Szybciutko się zgłoście, zabierzcie pieniądze, proponuję 50 zł za jedno hasło. Rozwiążmy tę zagadkę na rozgrzewkę. No bardzo dużo osób ze mnie w sumie do studia dzisiaj trafiło, ale chciałabym usłyszeć jeszcze dwa hasła, na które cały czas czekam. No, macie jeszcze jakąś propozycję? Szybciutko. ...704-304-304. 50 zł do zabrania. Kto tutaj do mnie trafi? Karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. Co jeszcze możemy znaleźć? Ja sama się zastanawiam, kochani, co na moim stole akurat, ale u mnie to głównie jakieś sałatki. Halo, halo, dzień dobry. Może wolny talerz i wolne krzesełko dla gościa nieznajomego.
No, teraz panie reżyserze, przepraszam kochani na sekundkę. No, kochani, już teraz wiem, bo nie słyszałam reżysera przez sekundkę, a nie wiedziałam, którą kopertę otworzyć. Jedyneczka, już teraz wszystko jest jasne. Dodatkowe nakrycie. Super, pani wygrywa 50 zł. Bardzo się cieszę. No i czekam na ostatnią odpowiedź. Dodatkowe nakrycie. Skoro nie dodatkowe nakrycie, skoro nie karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony, to co jeszcze? Czy uda nam się coś jeszcze znaleźć? Kochani, ostatnie hasło i kończymy naszą zagadkę rozgrzewkową. Powiem wam tak, żebyśmy już tą zagadkę zakończyli. W koper jest coś do jedzenia, czyli szukamy czegoś do jedzenia, szybciutko wybieracie numer, zgłaszacie się do mnie i zabieracie pieniądze. Nie mogę się już doczekać, aby komuś z was zapłacić, aby przejść do tej zagadki trudniejszej, bo pewnie też część osób czeka na większe pieniądze i chciałaby rozwiązać troszkę inną zagadkę. No już długo ta zagadka jest z nami, to miała być zagadka na rozgrzewkę, a troszkę nam się wydłużyła tutaj. Zostało nam jedno hasło, więc myślę, że to tylko formalność, może nawet z kolejnym telefonem się uda. I jest kolejny telefon, dzień dobry. Oj, to może kompot z suszu? Kompot z suszu, czy po prostu kompot? No niestety nie kompot, kochani. Kompot, dobry pomysł. Ja zapiszę kompot, aby nikt już go nie podał. Kompot. To może zapłaćmy stówkę za to ostatnie hasło, panie reżyserze, bo chciałabym widzów zmobilizować. Wiem, że też niewiele osób jest przed telewizorem. Wiem, że widzowie chcą wygrać. Zobacz, kilka osób wygrało w dzisiejszym programie już. Także, o, reżyser się zgodził, super. Kochani, walczymy o 100 zł i nie mogę się już doczekać, aby ktoś do mnie do studia trafił. Jeżeli jesteś przed telewizorem, mimo tego, że dziś Wigilia, że wszyscy jesteśmy z rodziną, że siedzimy przy właśnie tym wigilijnym stole i ty właśnie teraz, mam nadzieję, że nie jesteś sam, ale zaczynasz, nie wiem, Wigilię troszeczkę później. Nie, masz jakiś pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko się zgłoś i zabierz stówkę. Kochani, jeżeli macie jakiś pomysł, to zapraszam. Podajcie mi coś do jedzenia, bo teraz już konkretnie w kopercie numer 6 jest coś do jedzenia. Co to może być? Było dodatkowe nakrycie, był karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony, bigos, chleb, kompot, kutia, pierogi, kapusta, zupa grzybowa, kluski z makiem. Co jeszcze? Co jeszcze uda nam się znaleźć? Masz jeszcze jakiś pomysł? Masz jakąś propozycję? Nie czekaj, błyskawicznie wybierz numer, podaj mi odpowiedź i zabierz pieniądze. 100 zł proponuję za rozwiązanie tej zagadki. Kto tu trafi? Szybciutko. Jedno hasło nam zostało, ostatnie hasło przy zagadce rozgrzewkowej. Co jeszcze można znaleźć do jedzenia? Kto ma jeszcze jakąś propozycję? Panie reżyserze? Muszę przekonsultować z reżyserem podpowiedź dla widzów, także kochani, wybierajcie numer, a ja za sekundkę jestem. Kochani, tutaj reżyser powiedział, że... Halo, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Może same kluski? Nie, nie. Jakby były kluski z makiem, czy same kluski, ja bym to już uznała. Niestety nie o to chodzi. Kochani, w dalszym ciągu czekam. Jeszcze nie kluski. Co to może być? Szybciutko, masz jakąś propozycję? Masz jakiś pomysł? 704-304-304 to numer telefonu, który błyskawicznie należy wybrać. Kto coś jeszcze znalazł? Masz jeszcze jakąś propozycję? No, szybciutko.
Słuchajcie, za ostatnie hasło płacę stówkę. Za pierwsze hasło chyba na początku płaciliśmy 30 zł, panie reżyserze, tak? Więc możecie wygrać naprawdę fajne pieniądze, kilka razy tyle. A poza tym zaraz kolejna zagadka, która może być trudniejsza. Także ja na waszym miejscu bym na pewno nie czekała, tylko błyskawicznie bym się zgłosiła. Kto jest przed telewizorem, kogo z was błyskawicznie usłyszę? 100 zł dla... Tylko nie kombinujcie za bardzo, bardzo was proszę. Co można znaleźć jeszcze na wigilijnym stole? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Co pan znalazł tu? Może paszteciki, kotleciki? Nie, 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 no chociaż smacznego, no ja bym z przyjemnością zjadła. Zdecydowanie chętniej niż karpia czy śledzie. Ale no niestety, jeszcze nie mogę panu zapłacić. Jeszcze coś innego jest na tym wigilijnym stole. Nie paszteciki. Dobrze, troszkę długo nam ta kopertka jakoś się rozwiązuje, kochani, proponuję nawet 1000 zł w bonusie, co wy na to? Nawet 1000 zł, czyli czytam wam 5 bardzo prostych pytań, jeżeli odpowiedzi mi na pytanie do kopertki prawidłowo, zabieracie nawet 1000 zł w sumie. Nie mogę się już doczekać, aby komuś z was zapłacić więcej, chcecie więcej pieniędzy, proszę bardzo, musicie się teraz zmobilizować, poszukać i szybciutko do mnie zgłosić. Stówka gwarantowana, 900 zł w bonusie, czekam na rozwiązanie naszej kopertki. Co tam może się znaleźć? Kochani, szybciutko. Walczymy, szukamy, rozwiążcie tę zagadkę błyskawicznie. Kolejne zagadki czekają, na razie taki malutki bonus, ale zaraz będzie większy, będzie też trudniejsza zagadka. Szybciutko, kto ma jeszcze jakąś propozycję? Na wigilijnym stole. Co znajdziemy na tym wigilijnym stole? Słuchajcie, 10 chwilek dostaliśmy od reżysera, kończymy tę zagadkę, w tym czasie muszę usłyszeć odpowiedź, wydaje mi się, że to jest wystarczająca mobilizacja. No i czekam, wierzę, że za chwilkę kogoś z was usłyszę. Hasło jest proste, tak jak wszystkie poprzednie, także nie kombinujcie za bardzo. Jeżeli kluski z makiem były, to kluski na pewno tu już nie będą. Kutia była, nawet mamy 4 kutie chyba na naszym stole. Pierogi, kapusta, zupa grzybowa, był kompot, chleb, bigos, były paszteciki, co jeszcze? Co jeszcze uda nam się znaleźć? Szukam czegoś do jedzenia, także nie kombinujcie już wszystkie obrusy, sztućce, talerzyki, kubeczki, szklaneczki, nie wiem, buteleczki. Zostawiamy na bok, zapominamy o nich, szukamy czegoś do jedzenia. 9 chwilek. Nie czekajcie, aż na ekranie pojawi się zero. W każdej chwili mogę usłyszeć mojego zwycięzcę, w każdym momencie mogę usłyszeć telefon, więc może nawet teraz, może kiedy na ekranie jest 9 się uda. Czy jest jeszcze jedna osoba teraz? Walczymy o nawet 1000 zł. Ja ten 1000 z przyjemnością jednej osobie przekażę. Tylko ktoś przygotowany musi do mnie do studia trafić. Wiem, że trafiacie do mnie do studia kilka razy już dzisiaj. Cieszę się, że jesteście przed telewizorem. Nawet w tak wyjątkowy dzień nie zostawiacie nas, tylko oglądacie program. No ale przy okazji można wygrać. Jest mobilizacja, jest szansa, więc można ją wykorzystać. Szczególnie ze względu na to, że większość osób jednak nie ogląda teraz programu, umówmy się. Kochani, kto jeszcze jest przed telewizorem? Masz jakiś pomysł? Wybieraj błyskawicznie numer, nie czekaj, podaj mi odpowiedź. Możemy rozwiązać tę zagadkę nawet teraz, nawet kiedy na ekranie jest 9 chwil. Czy jest jedna osoba, która skojarzyła 8 chwil? Szybciutko? 704, 304, 304. Jedna osoba? Szybciutko. Do wygrania nawet 1000 zł, 8 chwilek do końca. Co to będzie, kochani? Co jest w kopercie numer 6? 8 chwil? Słuchajcie, kończymy zagadkę. Reżyser powiedział, że dłużej nie może czekać. To jest zagadka na rozgrzewkę. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że właśnie jest Wigilia, że siedzicie przy tym stole, no powinniśmy tę zagadkę błyskawicznie rozwiązać. Na pewno jest jeszcze ktoś, kto ma jakąś propozycję, jakiś pomysł. Musi ten pomysł tylko wypowiedzieć na antenie, musi się nim z nami podzielić. Tak jak dzielimy się opłatkiem, kochani, szybciutko wybieracie numer, mam nadzieję. I zaraz, może nawet 1000 zł do kogoś powędruje. 7 chwilek. Czy ta 7 okaże się dla kogoś z was szczęśliwa? 704, 304, 304. Jedna osoba, jedna przygotowana osoba i nawet 1000 zł może do niej właśnie powędrować. Kto tu trafi? Szybciutko.
Błyskawicznie wybieracie numer, błyskawicznie tu trafiacie i zabieracie pieniądze, kochani. Wszystko jest w waszych rękach. Mam nadzieję, że telefony komórkowe, stacjonarne również. Nawet jeżeli jesteście całą rodziną teraz przed telewizorem, można wybrać numer, można sprawdzić swój pomysł. Może razem coś znajdziecie, może ktoś coś zrobił, właśnie coś, co jest w tej kopercie. Może, nie wiem, może po prostu to jest na waszym stole, to gdzieś tam leży, stoi, nie wiem. Kochani, szybciutko, wybierzcie numer, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie te pieniądze. 6 chwilek. No, spieszymy się, słuchajcie, bo ja się coraz bardziej denerwuję. Kolejna zagadka trudniejsza. Czas tej zagadki dobiega końca. Słuchajcie, to jest coś do jedzenia, ja już to powiedziałam. Nie chodzi mi o talerzek, nie chodzi mi o witelec, nie chodzi mi o szklankę, nie chodzi mi o sianko, sianko było, nie chodzi mi o obrus. Coś do jedzenia na Wigilię. Co na tym stole musi być? Co mamy na tym stole? Kochani, szybciutko, bardzo dużo potraw mi już podaliście, myślę, że spokojnie 12 ich udało się już wymienić, ale czekam na jeszcze coś, jeszcze jedno hasło. O czym zapomnieliśmy? Jedno hasło, kończymy naszą zagadkę, tablica ucieka z ekranu i zaraz pokażemy wam coś kolejnego. Spróbujmy dzisiaj, kochani, szybciutko, tego czasu nie zostało nam wiele, poza tym sami wiecie, że też trzeba... troszkę czasu spędzić z rodziną, więc im szybciej tę zagadkę rozwiążemy, tym szybciej pewnie rodzinka mnie zobaczy, a ja też zobaczę rodzinkę, więc pospieszmy się, dobrze? Rozwiążmy jak najwięcej zagadek, wygrajcie jak najwięcej pieniędzy. To są pieniądze dla was, ja dzisiaj rozdaję nagrody. Udało mi się rozdać sporo nagród, ale mam ich jeszcze więcej. Ja nie mogę się doczekać, żeby ktoś z was tutaj do mnie do studia trafił, abyśmy tę zagadkę jak najszybciej rozwiązali. Wszystko jest w waszych rękach. Jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, przygotowana osoba, wystarczy, że wybierze numer, poda mi odpowiedź i mam nadzieję, że będę jej mogła zapłacić, a prezent kupicie sobie już sami, dobrze? 5 chwil, szybciutko, jesteśmy na półmetku odliczania czasu do końca zagadki. Czy jest mój zwycięzca przed telewizorem? Czy ktoś z was ogląda program i ma jakiś pomysł? Walczymy o nawet 1000 zł. Nie czekaj, szybciutko się zgłoś. Możecie się zgłaszać przed upływem tego czasu, nawet powinniście. Ja nie chcę się stresować, dobrze? Ja już dzisiaj rano się denerwowałam, strasznie się denerwowałam. Chcę komuś z was zapłacić pieniądze. Mam nawet 1000 zł w tej chwili. Kolejna zagadka będzie jeszcze więcej. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, może groch z kapustą albo kapusta z grochem? Nie, no kapusta z... kapusta! Kapusta była. Groch z kapustą, kapusta z grochem. Niestety nie, no ja bym powiedziała, kochani, ani groch, ani kapusta, ani pulpeciki, ani bigos, chleb, kompot, kutia, pierogi, zupa grzybowa, kluski z makiem, czy same kluski, na pewno też nie karp, nie śledzie, nie opłatek, barszcz czerwony, ani dodatkowe nakrycie. Co to może być w związku z tym? Nawet 1000 zł za to hasło, coś do jedzenia, jeszcze raz przypominam, coś, co na naszym wigilijnym stole musi się znaleźć. Macie jeszcze jakąś propozycję, macie jeszcze jakiś pomysł, mamy 4 chwilki, pospieszmy się, rozwiążmy tę zagadkę i jest kolejny gracz. No proszę, dzień dobry. Czy może to być ryba po grecku? Ryba po grecku. Mogłaby być to rybka po grecku, ale no niestety nie chodzi o rybkę po grecku. Więc co jeszcze, kochani? Pani trafia po raz kolejny do studia. Mam nadzieję, że pani już wygrała. Bardzo się cieszę. Ja z przyjemnością nagradzam te osoby, które są tak cierpliwe, konsekwentne, walczą, są ambitne i z chęcią bym zapłaciła nawet teraz pani, no ale nie mogę niestety. Kochani, czy jest ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze ogląda program? Czy ktoś jeszcze się przyłączy do naszej zabawy? Masz jakiś pomysł? Nie czekaj, szybciutko podaj mi swoją odpowiedź i mam nadzieję, że będę mogła tę kopertę otworzyć. Nie będę musiała już niczego zapisywać. Jest kolejny gracz. Dzień dobry. Halo, halo? Dobry, może kasza? Kasza, kasza mogłaby być niestety nie kasza. Kochani, czy kasza jest takim... na wigilijnym stole oczywiście może się znaleźć, ale może się też znaleźć nie na wigilijnym stole. To kasza, okej, może być, ale to nie do końca, nie zawsze jest ta kasza, prawda? Ja nie wiem, czy dzisiaj na moim stole będzie kasza, chyba nie, ale na waszym oczywiście może być. Co musi być, kochani, co zazwyczaj jest, to w ten sposób powiem. Wigilijny stół, z czym wam się kojarzy? Co uda nam się jeszcze znaleźć? Słuchajcie, 3 błyskawiczne chwilki. Poproszę reżysera o podwojenie wygranej. Wiem, że mamy budżet na dzisiejszy program, więc nie możesz mi mówić, że go nie ma. Poproszę o 2000 zł, w tej chwili stówka gwarantowana, 1900 zł w bonusie. Reżyser się zgodził, chyba, zaraz sprawdźmy.
Dziękuję panie reżyserze. 2000 zł dla jednej osoby. Czy jest ktoś przygotowany w tej chwili? Kto ogląda program? Kto do mnie błyskawicznie trafi? 704, 304, 304. Czekam na jedną osobę, która znalazła coś jeszcze na swoim stole. Kochani, ściągam kopertę. Reżyser powiedział, że musimy kończyć tę zagadkę, więc no, jesteśmy na finiszu. Nie traćmy czasu. Kto mi pomoże ją otworzyć? Koperta numer 6. Komu szóstka przynosi szczęście? Kogo z was usłyszę w tej chwili? Czy pomoże mi ktoś z was tę kopertę otworzyć? Dzień dobry. Dzień dobry. I co pan znalazł? Pierogi. Pierogi, były pierogi. Czy ja je zapisałam? Może wy tego nie widzicie. Kochani, ja szybciutko przypomnę. Pierogi już były kilka razy. Dwie chwilki, ja szybciutko przypominam, co było. Było dodatkowe nakrycie, karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony. Była kasza, była rybka, po grecku był bigos, chleb, kompot, kutia, pierogi, jakiekolwiek pierogi. Była kapusta z groszkiem na przykład, była zupa grzybowa, były kluski z makiem, były zwykłe kluski. Bardzo dużo różnych dań, bardzo dużo waszych pomysłów, był też obrus, sianko. Kochani, co można znaleźć? Szukamy produktów spożywczych, szukamy czegoś do jedzenia. Jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, jesteście przygotowani, nie czekajcie, szybciutko wybierzcie numer, szczególnie, że walczymy o nawet 2000, za chwilę kolejna zagadka. Ja nie wiem, co się wydarzy, kiedy ta dwójka z ekranu zniknie, reżyser może pokazać kolejną zagadkę, może mi kazać otworzyć kopertę, może te odpowiedzi wyświetlić na ekranie, także nie zwlekajcie, nie czekajcie, szybciutko się zgłoście. Jeden, to jest ostatni moment i... Kochani, kogo z was usłyszę? Szybciutko. 704, 304, 304. Nawet 2000 zł dla kogoś z was. Czy jest ktoś przygotowany? Czy ktoś z was jeszcze coś znalazł? Jest, jest ktoś. Dzień dobry. Dobry. Co to będzie? Krokiety. Krokiety, no mogłyby być. Bardzo dobra propozycja, ale jeszcze nie krokiety. Zapiszę te krokiety, to jest bardzo dobry pomysł. Pamiętam, jak moja mama kiedyś kupiła gotowe i też powiedziała, że zrobiła krokiety. Ale mamę zdradziłam, wiem. Wszyscy mówili, ojej, jakie pyszne. No pyszne były, to fakt. Sama się dałam nabrać. Kochani, kto jeszcze jest przed telewizorem? 2000 zł dla jednej osoby. Kto ogląda program? Mamy ostatnią chwilkę, ja muszę kogoś z was usłyszeć. Szybciutko, rozwiążmy tę zagadkę. Kto jest przed telewizorem? Kto tu do mnie trafi? 2000 zł i ostatni moment. Skoro nie krokiety, nie kasza, nie ryba, nie bigos, chleb, kompot, kutia, pierogi, kapusta z groszkiem czy kapusta, zupa grzybowa, kluski z makiem, karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony czy dodatkowe nakrycie. Co jeszcze można znaleźć na tym wigilijnym stole? Co macie na swoim wigilijnym stole? Zerknijcie na swój stół. No. Uda się. Może z kolejnym telefonem jest kolejny gracz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co udało się znaleźć? Ale to chyba pomyłka, ja nie wiem. Nie, nie, nie. Niech pani zaczeka. Program Zagadkowa Wyspa. Wybierała pani numer? No tak, wybrałam. A co ma pani na wigilijnym stole? Co mam? Karp. No był karp. A ogląda pani program, bo ja siebie słyszałam. No strasznie mi przykro, jeszcze nie karp. Dobrze, kochani, bądźcie skupieni, zerknijcie na tablicę, bo te hasła, które tutaj są zapisane, na pewno nie są w tej kopercie. Koperta numer 6. Kto mi pomoże ją otworzyć? Szybciutko. Macie jeszcze jakiś pomysł? 704, 304, 304. Rozwiążmy tę zagadkę. Pomóżcie mi ją rozwiązać. Pomóżcie mi otworzyć tę kopertę. Moment, daj mi jeszcze chwilę. Słuchajcie, reżyser mówi, że kończymy, że już pojawiło się na ekranie zero. Ja bardzo proszę jeszcze reżysera o chwilkę cierpliwości. Jeszcze chwilkę, daj mi chwilkę, daj mi. Nie, moment, daj mi jeszcze chwilkę. Jak to trzy osoby? Reżyser mówi, no nie idzie, widzowie nie mają pomysłu, widzowie nie słuchają, widzowie się powtarzają. Dlaczego ty tak widzów krytykujesz? Dzisiaj są święta już, znaczy Wigilia, no nie można tak widzom mówić. Ale tylko trzy szanse? Tylko trzy telefony? Nie kłócę się z tobą, nie chcę się z tobą kłócić dzisiaj, nie można się kłócić. Słyszałeś, że dzisiaj dostałam komplement, że się nie kłócę, że jestem taka spokojna, cierpliwa, jesteś pewny?
No dobrze, no nie chcę się z tobą kłócić, więc w porządku, no muszę się zgodzić. Słuchajcie, kochani, trzy ostatnie osoby mają szansę trafienia do mnie do studia. Kto chce jeszcze tutaj do mnie trafić, kto ma jeszcze jakąś propozycję, niech wybiera numer. Jeżeli nie macie pomysłów, nie wybierajcie numeru, ogromna prośba. Trzy osoby, 2000 zł, no i jestem ciekawa, kto teraz do mnie trafi. Za trzy telefony będę musiała tę kopertę otworzyć. Ale dorzucimy 1000 zł. Reżyser mówi, no Monia, tak jakoś mi się smutno zrobiło, jak to powiedziałaś. Nie chcesz się kłócić, tak nie kłóciłaś się, tylko tak się zgodziłaś. No i reżyser dodał wam jeszcze więcej pieniędzy. Nawet 3000 zł od tej chwili. Kto powalczy o nawet 3000 zł? Trzy osoby mają szansę wybrać numer, mają szansę do mnie, do studia trafić, podać mi swoją odpowiedź, ale bardzo was proszę o przemyślane propozycje. Bardzo dużo dań mi już podaliście, bardzo dużo produktów spożywczych, rzeczy do jedzenia. Czekam na jeszcze jedno coś do jedzenia. Nie wiem. Kochani, szybciutko. Trzy ostatnie telefony. Czekam na trzy osoby. Może warto szybciutko wybrać numer, kto tutaj do mnie trafi. Słuchajcie, mam nadzieję, że z pierwszym telefonem ktoś tę zagadkę rozwiąże. Nie marnujcie szans. Są tylko trzy próby. W przeciwnym razie otwieram tę kopertę i pieniądze wędrują, mam nadzieję, za kolejną zagadkę. No, mam nadzieję oczywiście, że ktoś tę zagadkę teraz rozwiąże i 3000 zabierze, tego wam życzę. Kochani, dodatkowe nakrycie, karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony, krokiety, kasza, ryba, bigos, chleb, kompot, kutia, pierogi, kapusta, zupa grzybowa i kluski z makiem. To są wasze pomysły, wasze propozycje. Komu z was będę mogła zapłacić za otwarcie koperty numer 6? Szukamy czegoś do jedzenia, co może się znaleźć na wigilijnym stole. Płacę nawet 3000 zł. Czekam na trzy telefony, na trzy odpowiedzi. Więcej osób do mnie do studia w sprawie tej zagadki na pewno nie trafi. Masz jakiś pomysł? Szybciutko wybierz numer, podaj mi swoją odpowiedź i zabierz te pieniądze. Nawet 3000, za chwilę kolejna zagadka, większe pieniądze. Kochani, proste hasło jest w naszej kopercie. Nie możemy dłużej tej zagadki trzymać na ekranie. Reżyser powiedział, że ma kolejne zagadki, kolejne pieniądze czekają. On musi zrealizować program w całości, bo później on będzie z tego rozliczany również. Więc kochani, no nie pozwólcie, aby reżyser, żeby ktoś na niego krzyczał, kłócił się z nim, żeby musiał się tłumaczyć, żeby nie dostał pieniążków, bo za co by kupił jeszcze te prezenty noworoczne dla swoich bliskich. Kto tu trafi, kochani? 704, 304, 304. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Kto coś jeszcze znalazł? 5 kopert już zostało otwartych. Została mi jedna. To jest zbieg okoliczności, że to właśnie teraz jest koperta z numerem 6. Czy ta szóstka jest pechowa? Mam nadzieję, że nie. Słuchajcie, przed chwileczką pani podała odpowiedź z koperty numer 2. No bo pani nie zerknęła na tablicę, że karp już był. Wcześniej. Prawidłowe rozwiązanie to była koperta numer 1, dodatkowe nakrycie. Mogłam pani zapłacić, ale teraz czekamy na coś do jedzenia. Co jest w kopercie numer 6? Może dobrze, panie reżyserze, ja jednak rzeczywiście muszę reżyserowi przyznać rację i podziękować, no bo dobrze może, że powiedzieć, że tylko 3 osoby mogą do studia trafić, bo teraz nie będzie nieprzemyślanych pomysłów. Nie ma co przeciągać, masz rację, kolejna zagadka czeka, więc jeżeli widzowie nie będą mieć pomysłu, to zakończymy tę zagadkę, no i najwyżej zapłacimy te pieniądze za zagadkę kolejną, albo dodamy te pieniądze do budżetu na kolejną zagadkę. Kochani, szansa na 3000 zł jeszcze jest. Jeszcze możecie się zgłaszać w sprawie zagadki, która jest obok mnie. Jeżeli tylko macie coś do jedzenia, coś, co może być na wigilijnym stole, nie czekajcie. Szybciutko się zgłoście, wybierzcie numer, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie nawet 3000 zł. Trzy chwilki. Kto tu trafi? Szybciutko. 704, 304, 304. Czy jest jedna osoba, kochani? Jedna osoba, błyskawicznie. Dzień dobry, halo, poproszę o odpowiedź. Może piernik? Nie. Jeszcze nie piernik. Ale muszę pani powiedzieć, że przez panią to jestem już teraz strasznie głodna. Ja nie wiem po prostu. Dobra, dwa telefony nam zostały w sprawie tej zagadki. Piernik, no oczywiście piernik kojarzy mi się ze świętami jak najbardziej. Ale jeszcze nie piernik, więc skoro nie piernik, to co? Co jeszcze można znaleźć do jedzenia, kochani? 3000 zł. Walczymy o nawet 3000. Kto tu trafi?
Zapiszę ten piernik, bo widzowie to mogą pomyśleć o tym pierniku. Rzeczywiście, to jest dobra propozycja. Piernik. Robiłeś kiedyś pierniki? Nie. W życiu. A ja spróbuję, ale nie dzisiaj. Już dzisiaj nie będę gotować. Piec. Ani nic robić. Już mam wszystko zrobione, przygotowane. Kochani, piernik. Skoro nie piernik. To co? Dwie osoby mają jeszcze szansę. Dwa ostatnie telefony. Tylko przemyślcie pomysły. Przeczytajcie, co tutaj już było, tak żeby się nie pomylić. Tak żeby nie tracić swojej szansy. Ja wam już nawet zapisałam tutaj te odpowiedzi, za które nie zapłaciłam, żeby nie było żadnych pomyłek. Za te odpowiedzi zapłaciłam. Czekam na odpowiedź z koperty numer 6. Czekam na coś do jedzenia, na coś, co jest na wigilijnym stole. Macie jakiś pomysł? Macie jakąś propozycję? Szybciutko. 704, 304, 304. Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Co na tym stole możemy znaleźć? Dodatkowe nakrycie, karp, śledzie, opłatek, barszcz czerwony, piernik, krokiety, kasza, ryba, bigos, chleb, kompot, kutia, pierogi, kapusta, zupa grzybowa czy kluski z makiem. To są wasze pomysły, a teraz czekam na pomysł kolejny. Mam nadzieję, że za niego będę mogła zapłacić i trzymam kciuki, aby to były nawet 3000 zł. Kto tu trafi? Czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem, kochani? Szybciutko. Jest! Jest telefon. Dzień dobry. Halo? Panie reżyserze, nie możemy tego telefonu liczyć. Proszę, nie liczmy go. Dziękuję. Kochani, dwie osoby mają szansę trafienia do studia. Mam nadzieję, że to był jakiś, nie wiem, problem z połączeniem, że ktoś po prostu się nie poddał. Jeżeli nie macie pomysłu, to nie wybierajcie numeru. Ogromna prośba. Zobaczcie, że czekam tylko na dwa telefony, dobrze? Więc bądźcie przygotowani. Bądźcie możliwie przygotowani, możliwie dobrze. Zerknijcie na naszą tablicę. Zobaczcie, co już było. Wybierzcie numer, jeżeli macie jakiś pomysł, dobrze? 704, 304, 304 jest jeden numer telefonu, który należy wybierać. No i mam nadzieję, że zaraz mojemu zwycięzcy będę mogła zapłacić. Kto tu trafi? Co może być na święta Bożego Narodzenia, kochani? Na stole. No, szybciutko. 704, 304, 304, jeszcze czekam, jeszcze jest szansa na wygranie pieniędzy, do wygrania nawet 3000 zł i kto powalczy o te 3000. Dwie ostatnie szanse, dwie osoby mają szansę, aby do mnie do studia trafić, aby podać mi odpowiedź, to musi być teraz, kochani. Ja nie mogę tak długo czekać, nie będę czekać w nieskończoność. To jest, słuchajcie, proste hasło, naprawdę. Nie kombinujcie za bardzo, pomyślcie chwilkę. Popatrzcie na swój stół, popatrzcie na moją tablicę. To jest coś do jedzenia. Co to może być? Każdy to zna, no. Szybciutko. No, nie smućcie Mikołajki w święta. Jak będę smutna i smutna usiądę do wigilijnego stołu, to nic nie wiem. Bo ja tak mam, że jak się martwię, to robi się coraz mniejsze. A wtedy to już w ogóle ta sukienka ze mnie spadnie i ja nie wiem, co będzie. Po prostu chyba mnie wyrzucą ze stołu. Szybciutko, 704, 304, 304. Czy jest jedna osoba? Jest! Nareszcie, dzień dobry. Halo? 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 Poproszę odpowiedź. Odpowiedzią będzie ciasto. Nie. Nie. Kochani, ostatni telefon. No ale widać, że pan tę odpowiedź przemyślał, no bo nie ma jej na naszej tablicy. Nie ciasto, niestety jeszcze nie ciasto. Ciekawe, czy pan kiedyś upiekł ciasto. Jestem bardzo ciekawa.
Chyba nie, mężczyźni takiej rzeczy nie robią. Wiesz co, ja też jakoś na gotowanie nie mam czasu. Ja wolę nic nie jeść niż gotować. Ale nie, są rzeczy, które na przykład lubię bardzo robić. Ostatni telefon. Coraz większe emocje, niestety coraz więcej stresu, ale wierzę, że się teraz uda, musi się udać. Kochani, jeżeli teraz nie usłyszę odpowiedzi z koperty, będę ją musiała otworzyć i zakończymy tę zagadkę bez zwycięzcy ostatecznie. To znaczy 5 osób wygrało, ale czekam na mojego 6. już zwycięzcę w sprawie tej zagadki. Jeżeli się nie uda, za chwilkę reżyser pokaże kolejną zagadkę na ekranie. Nie możemy tak długo czekać. No ja bym z chęcią jeszcze zaczekała, kochani, bo widzę, że próbujecie, że walczycie, że szukacie, że słyszę przemyślane pomysły. No ale reżyser mówi, Monia, mamy swój plan programu, no nie możemy zwlekać z zagadką rozgrzewkową, ta zagadka i tak powinna już dawno z ekranu zniknąć. Wszystko w waszych rękach, jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba przygotowana, to zapraszam do studia. 3000 zł. Może po raz ostatni wybierzcie razem ze mną numer 704 304 304. Halo, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. I co jest na wigilijnym stole? Sernik. No, uwielbiam sernik. Chciałabym, żeby pan mi kiedyś zrobił sernik, ale nie sernik, kochani, to była ćwikła. Powiedzcie mi, czy na wigilijnym stole musi być ćwikła? No musi być. No ja akurat... może za ćwiką nie przepadam, ale za karpimi śledziami też nie przepadam. Proste hasło, no musicie mi przyznać rację. Dobrze, zmieniamy zagadkę. Panie reżyserze, tylko zostawmy tę nagrodę. No widzisz, że widzowie próbowali, że byli przed telewizorem. Nie udało się, może za kolejną zagadkę się komuś uda. Mam pytanka bonusowe, zaczekaj. Ale co mówisz, że kolejna zagadka? Zostawiamy nagrodę? Zostaw nagrody, pokaż kolejną zagadkę. Reżyser się zgodził, słuchajcie, 3000 zł zostaje. Zobaczmy za co telewizorem, kto spróbuje, kto błyskawicznie do mnie do studia trafi. No, no widzę, że szukaliście, na pewno szukaliście, prawda? Powiedzcie mi, że szukaliście. 704, 304, 304, jeżeli jest jedna osoba, która ma pomysł, zapraszam. Panie reżyserze, a ja mam taki pomysł, no bo tak, 3000 zostało jako budżet z poprzedniej zagadki, to za tę zagadkę też możemy chyba dać coś, czyli możemy dorzucić tutaj jeszcze trochę pieniędzy. No nie wiem, chociaż 1000 zł daj więcej, no tak, żeby był 4000 zawsze lepiej wyglądają niż 3. A może to widzę zmobilizuje? Kochani, nawet 4000 zł dla jednej osoby. Czy jest jedna przygotowana osoba w tej chwili przed telewizorem? A, B, C, D lub E i od 1 do 10 szukamy jednej kaczuszki, która się różni. Wiem, że te kaczuszki się ruszają. Wiem. Wiem, że to wszystko nam się miesza. Wszystko wygląda identycznie, a nawet jeżeli dla was nie wygląda identycznie, to pewnie widzicie 5 kaczek, które się różnią. Ale musicie znaleźć jedną, kochani, musicie się zdecydować, musicie się przypatrzeć. Tutaj zbyt duża wyobraźnia też wam nie pomoże w rozwiązaniu tej zagadki. Czy jest jedna osoba, której udało się odszukać jedną kaczuszkę inną od wszystkich innych? Jak tam? Jak wam idzie? 704, 304, 304. Ja? Panie reżyserze. Nie. Panie reżyserze, ja się ostatnio stresowałam na maturze. Rok temu, tak, rok temu. Już jestem 2 lata po studiach, no przecież, no jak? Nie, ale na studiach jakoś tak nie było tego stresu za bardzo. A na maturze, no, był. Serio? A nie, zaczekaj, mój egzamin z psychologii. Muszę ci powiedzieć, że ostatnio spotkałam tego pana, nie wiem, czy ci opowiadałam, takiego pana, który mi opowiadał, taki bardzo... Ja myślę, że ten pan mógłby być wróżbitą naszym, wiesz? Mam jego numer telefonu.
Ale on jest po prostu niesamowity. On mi bardzo dużo o mnie powiedział. Taki starszy pan, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli ogląda program i życzę mu wesołych świąt. I wszystkim wam, kochani. No i muszę ci powiedzieć, że ten pan powiedział, że... Co on powiedział? Właśnie wybiłeś mnie z rytmu i już nie pamiętam. No to 10 chwil, kochani, dostałam na przypomnienie sobie, co chciałam powiedzieć, a wy na rozwiązanie zagadki. Nie. Ciężko mi się teraz skupić. Skupiam się na kaczuszkach, no wiesz, troszkę mnie z tych świąt wybijesz. Jak ja wyglądam w stroju Mikołajki przy tych kaczkach? No nie mogłaś dać jakichś świątecznych obrazków, no. No ja wyglądam, wiesz, ja wyglądam jak... Jak... Nie wiem. Nie strasz mnie. Jej. Kochani. Przestraszyłam się, panie reżyserze, co to było? Panie reżyserze? Czy reżyser żyje jeszcze? Halo? Panie reżyserze? Halo? Jezu, nie strasz mnie, kochani, jak coś by się działo, to na szczęście jestem na wizji, więc zobaczycie. Mamy jakieś duchy tutaj, ale mam nadzieję, że takie dobre duszki. Duszki Bożego Narodzenia. Muszę ci powiedzieć, że w zeszłym roku na przykład nam spadła w kuchni jakaś miska. Nie wiem nawet, kto to był, ale to akurat taka dobra dusza była. Zestresowałeś mnie, teraz mnie zestresowałeś właśnie. Stresuję się jak na maturze. Kochani, na 7 chwil siódemka musi być szczęśliwa. Podwajamy nagrodę, co wy na to? Ja podwajam nagrodę, ja nawet nie pytam reżysera, jak mam zaraz, jak mi ma się coś zaraz stać, to ja chcę chociaż widzom zapłacić. No co? Kochani, nawet 8 tysięcy złotych dla kogoś z was na święta oddaję duże pieniądze. Mikołajka musi być Mikołajką. Mam dla was te pieniądze i z przyjemnością wam je przekażę. Kto tu trafi? 8 tysięcy złotych, 7 chwilek. Kto tu trafi? A, B, C, D lub E i od 1 do 10 mieliście kilka, by się przyjrzeć. Ja wierzę, że już teraz jesteście przygotowani. Wiem, że macie inne rzeczy do zrobienia, ale musicie być przed telewizorem, musicie być razem ze mną, musicie jeszcze przez momencik się skupić, zastanowić. Mamy kolejną zagadkę i jeszcze kolejną, ale wszystko zależy od was. Jak szybko rozwiążemy tę zagadkę? Mam nadzieję, że przed upływem 7 chwil, czyli czasu na rozwiązanie naszych kaczuszek. Kochani, 6 chwilek. Kogo usłyszę? Szybciutko, 704, 304, 304, 8 tysięcy złotych, dzisiaj na święta, na tych 6 chwil. Kochani, szybciutko. Słuchajcie, najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie tej zagadki jest po kolei przeanalizowanie każdego z obrazków. A1 do A2, A2 do A3 i tak dalej. Nie traćmy czasu, dobrze? Szybciutko wybierzcie numer, błyskawicznie podajcie mi odpowiedź i zabierzcie te pieniądze. Nawet 8 tysięcy złotych. Kto tu wpadnie do mnie do studia? Kochani? 704, 304, 304. 5 chwil. Czy jest jedna osoba? Kto przeanalizował? 4 chwile.
Ja wiem, że to się rusza, wiem, że to nie jest łatwe, wiem, że dużo jest obrazków, wiem, że musicie wszystkie porównać. Zdaję sobie z tego sprawę, wiem, że wam się już w głowie kręci pewnie, nie wiem, a może trzeba odejść od telewizora. Ja sama kombinuję, szukam. Słuchajcie, no te kaczuszki tak sobie idą, no chyba są szczęśliwe, bo tak jak piesek tak merda ogonkiem, tak one też jakoś tak tym kuperkiem góra, dół, no to chyba są szczęśliwe. To najważniejsze, ale wy możecie też być szczęśliwi, jeżeli odnajdziecie tę jedną, która w jakiś inny sposób wygląda chyba, no bo chyba o to chodzi. Tło jest jednolite, jest białe, więc tam bym raczej te różnice nie szukała. Przeanalizujcie kaczuszki. Kaczuszki są w tym samym kolorze, więc tutaj raczej nie o kolor chodzi, musi chodzić o coś innego, więc o co? Nie musicie mi mówić o co, wystarczy, że podacie współrzędne. 3 chwile. To jest czas dla was, kto tu trafi, kochani. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. A może jeszcze na te 3 chwilki powiększymy obrazki, panie reżyserze. Zagadkę, na chwileczkę, może ktoś zauważy. No nie wiem, ja bym chciała jakoś widzom pomóc. Ja wiem, że to nie jest łatwe zadanie. Zrób... Czy udało się komuś? Słuchajcie, niestety reżyser już nam zmniejszył tę zagadkę. Powiedział, że już powinien być ktoś, kto... Znalazł. Ja myślę, że gdyby był, to po prostu bym go usłyszała, panie reżyserze. Panie reżyserze, wydaje mi się, że jednak łatwiej się szuka, kiedy te kaczuszki są w powiększeniu. Czy mogę cię prosić, żebyś jeszcze na dosłownie minutkę, daj mi minutkę, powiększył te obrazki. Zobaczysz, że usłyszę kogoś. No walczymy o 8000 zł. Łatwiej się szuka. A może ktoś teraz, bo pokazało się tylko na chwilę. Może ktoś teraz szukał i jeszcze chce się upewnić. Jeszcze nie jest... No jeszcze nie jest pewny. Powiększ mi, bardzo proszę, powiększ te kaczuszki. Na minutkę 50 możesz powiększyć? No wiem, że nie dwie. No w ogóle wolałabym, żebyś dostał. Powiększyć tę zagadkę? Och, niestety znowu mi zabrał powiększenie. Ja już reżyserowi powiedziałam, że ja tutaj nie jestem ważna, panie reżyserze. No ale dobrze, no w porządku. Jeżeli musisz zmniejszyć nasze kaczuszki, no może ktoś zauważył. No przyjrzyjcie się, kochani. Podejdźcie bliżej, jeżeli macie problem. Odejdźcie od telewizora. Nie wiem, jak rozwiązać tę zagadkę. Najważniejsze, aby sobie z tym poradzić. A może ktoś już sobie poradził? Jedna kaczka. Która? No. Rzutem na taśmę wybieramy numer. Ja muszę teraz usłyszeć mojego zwycięzcę, kochani. Walczymy o 8000. Jeszcze tak dla formalności przypomnę, bo często ta wygrana was mobilizuje do tego, aby wybrać numer, więc wybiorę razem z wami numer i wierzę, że zaraz te 8000 zł do kogoś z was powędruje. 704. 304. 304.
reżyser prosi, abym się przygotowała. Chyba wierzę w to, że zaraz ktoś tu trafi, więc ja też nie tracę wiary. Dużo tych obrazków. Kochani, kto jest przed telewizorem? Kto zdąży? Kto tutaj do mnie do studia trafi? Czy jest jedna osoba, która znalazła ten jeden obrazek? No słuchajcie, walczymy o 8 tysięcy złotych. Ja mam dla was 8 tysięcy. Ja, jako dzisiaj troszkę wysłanniczka Świętego Mikołaja, chcę wam oddać jak najwięcej pieniędzy. Nie wiem, wydaje mi się, że nic akurat w sprawie tej zagadki się nie wydarzy, ale kolejne zagadki czekają. Ja nie mogę się doczekać, aby wam zapłacić, ale musicie do mnie do studia trafić. I ja za samo halo, halo, nie mogę wam przekazać tych pieniędzy. Musicie mi podać odpowiedź. Literka, cyfra. Kto ma pomysł? Szybciutko. Czy jest jedna osoba? Szybciutko, kochani. Ja jestem już przygotowana, panie reżyserze. Kto tu trafi? A, B, C, D lub E i od 1 do 10 teraz? Ja się już niecierpliwie, no po prostu chciałabym, no. Ja poza tym nie mogę się doczekać, żeby komuś oddać te pieniądze, ale nie wiem, czy się uda, może nikt nie zauważył, no. Słuchaj, dałeś tak trudną zagadkę dzisiaj, akurat dzisiaj, kiedy ja chcę rozdawać jak najwięcej prezentów. Okej, w sprawie pierwszej zagadki zgłosiło się do mnie dużo osób, oddałam dużo wygranych, ale teraz też chcę, no chcę oddać 8 tysięcy, chcę się cieszyć z tego. Chcę, żeby kolejna osoba trafiła do mnie do studia w sprawie kolejnej zagadki. Kochani, wiem, że macie kolacje rodzinne, wigilijne, no wiem, dlatego was nie ma przed telewizorem. Musimy rozwiązać tę zagadkę. Ojej, panie reżyserze, no to nie jest dobra wiadomość. Dlaczego ty mi dzisiaj przekazujesz same złe wiadomości? Kochani, muszę kończyć program. Niestety za moment muszę się z wami pożegnać. A chcę jeszcze komuś z was oddać nawet 8 tysięcy złotych. Kto z was tutaj do mnie trafi? Na koniec programu dasz 10 tysięcy złotych? Naprawdę? Dawaj 2 tysiące więcej. No pewnie, że tak. Kochani, walczymy od tej chwili. Nie o 8 tysięcy złotych. Dawno w programie nie było takiej sytuacji. Proponuję nawet 10 tysięcy złotych i te pieniądze do kogoś z was powędrują. Jestem przygotowana. Muszę kogoś z was szybciutko usłyszeć. Czy jest jedna osoba, która znalazła jedną kaczuszkę, która się różni? Jest jedna kaczka, która jest inna. Jeżeli ją widzisz, jeżeli udało ci się ją dostrzec, nie możesz czekać. Musisz szybciutko wybrać numer, błyskawicznie do mnie do studia trafić i podać mi odpowiedź. Cały czas czekam, cały czas jest szansa na te pieniądze. W tej chwili nawet 10 tysięcy złotych może właśnie do ciebie powędrować pod koniec roku. Słuchajcie, zacznijmy nowy rok szczęśliwie. Zacznijmy go 10 tysiącami złotych. Wielkim prezentem dla bliskich. Zacznijmy je po prostu z uśmiechem na ustach. Szczęśliwie, kochani, szybko, no. Ja się cieszę, już się cieszę, musi się udać. Co, myślę, że nikt nie znalazł tej kaczki? Słuchaj, to po co dajesz takie trudne zagadki? Słuchajcie, kochani, no trudna zagadka. No reżyser mówiła duże pieniądze, Monika. Chciałabyś, żeby było 100 zł i łatwa zagadka. No walczymy o 10 tysięcy, to jest dużo pieniędzy. Wiem, że jest dużo pieniędzy. No ja też bym chciała wygrać te pieniądze. Ja takiej szansy nie mam, ale wierzę, że ktoś zaraz się do mnie po nie zgłosi. Masz odpowiedź, możecie strzelać, ale szansa, że uda się trafić, jest naprawdę niewielka. 50 kaczek, 49 identycznych i tylko jedna jest inna. Kto mi ją poda? Kto mi poda współrzędne tej jednej kaczuszki, tego jednego obrazka? Jeżeli widzisz, nie trać czasu, szybciutko wybierz numer, szybciutko podaj mi odpowiedź i zabierz te pieniądze. Mam dla ciebie nawet 10 tysięcy złotych. Kto tu trafi?
Nawet 10 tysięcy złotych. Dla kogo? Szybciutko. A, B, C, D lub E i od 1 do 10, czy te... Teraz? Sekund dostaliśmy od reżysera, kochani. 45. Dokładnie tyle macie czasu. Kto zdąży? Kto tutaj trafi? A, B, C, D lub E od 1 do 10. Teraz, no szybciutko. Kończę program. Sekund. Gdzie jest mój zwycięzca, kochani? Uwaga, odliczam czas do końca i słyszę telefon. 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Kaczuszki okazały się naszą ostatnią dzisiejszą zagadką. Ja mam nadzieję, że ktoś się jeszcze rozwiąże. Słuchajcie, dopóki tutaj jeszcze jestem, jeszcze możecie, ale za chwilkę pobiegnę na swoją wigilię i mnie nie będzie, już nie będzie szansy na 10 tysięcy złotych. Kto się do mnie zgłosi? Kogo z was usłyszę? Teraz? Kto?
Kochani, teraz muszę usłyszeć mojego zwycięzcę, za chwilkę się żegnam. Kogo usłyszę? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. Jedna literka, jedna cyfra i wierzę, że zaraz 10 tysięcy do ciebie wędruje. Gdzie jest mój zwycięzca? Panie reżyserze, jeszcze chwilkę, jeszcze moment. Proszę cię jeszcze o chwilę cierpliwości. Wiem, że chcesz już kończyć, wiem, że też jesteś głodny, wiem, że chcesz już biec na swoją Wigilię. Ja też jestem głodna, ale nie zabierajmy szansy widzom na wygraną. Jeszcze moment, daj mi jeszcze chwilę. Sekundkę, dosłownie sekundkę. A, nie wiem tego jeszcze, tego... A jestem? Serio? Ale numer... Nie wiem. Kochani, 704, 304, 304, szybciutko. Czy jest jedna osoba przygotowana? Słuchajcie, ja mogę tak czekać w nieskończoność, no ale musimy, nasz program też ma jakieś ograniczone ramy czasowe, musimy tę zagadkę rozwiązać. Ja wierzę, że jest jedna osoba, która ogląda program. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Błyskawiczna decyzja. Szybciutko zgłoście się do mnie i zabierzcie te pieniądze. Mam dla was nawet 10 tysięcy. Czy nie ma osoby chętnej, żeby zgłosić się po 10 tysięcy złotych? Kochani, taki duży prezent. Możecie zrobić swoim bliskim prezenty spokojnie za tę wygraną. No może więcej osób powinno szukać, no ale jeżeli ktoś wam pomógł, jest się przecież czym dzielić. Można jeszcze błyskawicznie poprosić kogoś o pomoc, jeżeli sekundkę dosłownie rozwiążecie tę zagadkę, może jakoś, nie wiem, skojarzycie, znajdziecie, to zapłacę wam te pieniądze, tylko się zgłoście szybciutko, błyskawiczna decyzja. Dyktuję numer i muszę, naprawdę muszę kogoś usłyszeć. 704, 304, 304. No, szybciutko. Uwaga, nawet 10 tysięcy złotych. Dla?
Dla kogo? No? Czy jest... Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E jak elegancja 6. E jak elegancja 6. Sprawdźmy, czy to się zgadza? Brawo! Właśnie wygrała Pani 100 złotych. Serdecznie gratuluję. Ma Pani już taki mini prezent od Mikołajki, a teraz walczymy o 10 tysięcy. Trzymam za Panią kciuki. 5 pytań, 30 sekund. Czytam pytanie pierwsze. Ile to jest 3 do potęgi trzeciej? 27. Jakiego państwa stolicą jest Canberra? Australii. W którym roku Maria Konopnicka napisała Rotę? Konopnicka. O ludzie, aż ludzie ja pamiętała. Nie wiem. Proszę strzelać. Jeszcze coś źle strzelę. Nie mam pojęcia. 1908. Strasznie mi przykro, ale wygrała Pani oczywiście na pieniążki gwarantowane. Życzę Wam wesołych świąt i do zobaczenia jutro rano, kochani. Pa, pa.